Siemanko, jestem Łukasz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już dobrze wiecie z miniaturki, czy może z zapowiedzi, kamerzysta wraca na kanał. Nie osobiście u mnie, ale nagrał materialik do filmiku. Także będzie już film z kamerzystą, wyszedł już ze szpitala. Czuję się lepiej, jak już wszyscy mogą zobaczyć. Jest już w domu. Także nagrał materiał, dawno go nie było, nagrał materiał dotyczący porównania rapu polskiego i niemieckiego. Właśnie na tym będzie polegał mój odcinek. Także za chwilę kamerzysta, potem ja i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinku. W dzisiejszym odcinku rap polski, Faust, niemiecki, także zapraszam do posłuchania kamerzysty, a później relacja u mnie. Pozdrawiam. Jojo i witam. Tu kamerzysta, to Woody. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkim. Wróciłem na wielkie forum. Rozwijamy dzisiaj różne tematy. Natomiast zajmiemy się hip-hopem. Polskim, niemieckim. Jaka jest różnica? Bo często tam krytykujemy Niemców, że tak powiem. Utożsamiam się z nimi, bo mieszkamy tu już parę lat. Niestety, jakby to powiedzieć, tak wyszło po prostu, nie? Z kwestii materialnej i rozumiem i takiej. Ale na przykład, dlaczego się różni Bushido na przykład od Wojtka Sokoła? Czym? Ja uważam, że Bushido jest ofiarą losu i w ogóle śpiewa o nie wiadomo o czym. A Wojtek Sokół jest naprawdę, tak jak OSTR i różni inni, naprawdę są super ludźmi i śpiewają bardzo inteligentnie, bardzo pięknie. I to jest naprawdę poezja, a nie muzyka. Bushido śpiewa, coś krzyczy, nie wiadomo co. Małolaci, Niemcy, coś tam z nim, nie wiem, no w sumie utożsamiają się z nim, on śpiewa o czymś, czego po prostu nie rozumiem. Takie jest moje zdanie, nie wiem, bo może wielu z Was też się utożsamia z tym, ale myślę, że taka czołówka polskiego hip-hopu, jak Wojtek Sokół, dla mnie jest tak mega inteligentnym człowiekiem, że małowanie, że tak powiem, OSTR i reszta, nie mówię tam, bo tam popka w dupę wsadzić, że tak powiem, przepraszam za brzydkie słowa, ale ciągle to, kiedyś hip-hop był inny, jak Joka, Kaliber 44 i to są podstawy psychorapu w Polsce i w ogóle muzyka to naprawdę jest, powtórzę jeszcze raz to słowo, poezja, po prostu. Jeżeli macie jakieś pytania, albo co, jakieś wskazówki, proszę o komentarze, o czym byście chcieli słuchać, jakie wy macie typy muzyki, oprócz disco polo, disco polo fanów pozdrawiam serdecznie, no ale jakoś mnie to nie kręci, niestety, ale nie obrażam, nie? Dla mnie to jest trochę plajta, to bardziej się nadaje do remisy. No i to na razie na tyle i widzimy się, jesteśmy w kontakcie i pozdrawiam Was serdecznie. Siemanko, witam Was ponownie, Łukasz Lord Woody na moim kanale. Także po relacji mojego kamerzysty, po relacji Gasta Polska, zobaczyliście porównanie dwóch takich raperów jak Bushido. Bushido jest to niemiecki raper, a taki, jak to się domyśla, Bushido, czyli Shido, właśnie tworzy jakiś tam swój shit. No i Wojtka Sokoła, naszego Wojtka Sokoła. Prosto, oczywiście, pozdrawiam Cię Wojtek, także każdy zna Wojtka Sokoła, więc możecie mieć porównanie, możecie sobie posłuchać Bushido, on tam nawet przetłumaczyć sobie jego teksty z niemieckiego na polski, to zobaczycie, że różnica jest diametralna. Ja chciałbym za to porównać innych dwóch raperów, naszego OSTR, czyli Ostrego, kontra Zido. Zido był tu kiedyśniejszym królem rapu niemieckiego. No oczywiście jest parę piosenek teraźniejszych, które Zido nagrywa fajnie, bo naprawdę
porównując wcześniejszy rap do tego, co teraz tworzy, to jest diametralna różnica. Wcześniej śpiewał jakiś tam, też możecie sobie przetłumaczyć, śpiewał jakiś tam pierdołach, że jest jakimś tam zarąbistym pająkiem albo coś takiego, no bo tak to na nasze polskie wychodzi. Więc nie wiem do kogo chciał tym trafić. No, podbił niemiecką scenę muzyczną. No akurat Zido teraz ostatnie te dwa kawałki, co wypuścił, były w porządku, fajne, no bo na przykład no on już jest sporo stary, po 40, coś takiego. No i śpiewa o życiu, o swoim wychowaniu, o co wpojono mu dziadek, co wpojono mu ojciec, takie rzeczy. Albo zwraca też uwagę kawałek z Ido Augen auf, też moim zdaniem jest bardzo ważny. Przestrzega rodziców, jak uczą swoje dzieci, że 13-latki chodzą, chleją po imprezach i puszczają się i robią dzieci, takie rzeczy. No to były dwa kawałki, które naprawdę mi się podobały, ale ogólny całokształt porównania do na przykład Ostrego, no to nie ma co tu porównywać, bo teksty Ostrego, no to są teksty z przekazem przede wszystkim i z jakąś tam mocą, taką jakby powiedzieć twórczą, mentalną, gdzie może, jeżeli naprawdę wsłuchujesz się w teksty Ostrego, to idzie coś z nich wynieść. Typowym kawałkami, może nie będę przytaczać nowych kawałków, bo to nie ma sensu, każdy to zna, kto słucha Ostrego, ale na przykład te starsze kawałki, takie z 2000, na przykład, może powiem tytuł Ostry, sam to nazwij, albo Z góry na dół. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście Z góry na dół, albo Sam to nazwij, bardzo proszę, przesłuchajcie te kawałki. No, to są kawałki rzeczywiście z przekazem, co dzieje się z dzisiejszą młodzieżą, przede wszystkim z dziewczynami młodymi. Były to kawałki tworzone do filmu Galerianki, też polecam, bardzo fajny film. Także no takie te dwie nuty, które naprawdę mają sobie przekaz. No oczywiście jest wiele nowych kawałków, które też Ostry napisał. Ogólnie Ostry ma fajne kawałki, także pozdrawiamy cię, Ostry. No i takie porównanie właśnie tych dwóch raperów. No był Bushido kontra Wojciech Soku, no i ja wziąłem Ostrego kontra tego Zido, naszego niemieckiego pająka, jak to mówię, no Schlechtes Vorbild, to jest taki zły pająk, taki coś takiego w tłumaczeniu na polski. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do słuchania naszego polskiego hip-hopu, możecie przysłuchać sobie niemiecki hip-hop, ale to będzie beka, więc no takie jednym słowem mogę powiedzieć, no naszych polskich raperów nie umywa się nikt. Jedynie mogą konkurować no ci wielcy starci, Tupac czy Notorious Big, czy jeszcze ktoś tam z Ameryki, ale to już jest, no mówię, inna liga, inny język, tak, że nie mówię, że nasi są gorsi, że inna liga, tylko po prostu no oni mają swoją ligę, my mamy swoją ligę, bo uważam, że nasz polski rap jest na jeszcze wyższym poziomie i ogólnie mają teksty do przekazania. Ci prawdziwi raperzy, nie mówię tu o jakichś tam komercyjnych takich raperach, którzy typu no nawet już nie będę wymieniać, bo za hejty polecą, ale no typu Kamerzysta, kurwa, czy Mezo, czy no nie wiem, no kogo jeszcze mogę tam podcisnąć, czy nawet takiego Popka, o, no kiedyś tam Popek jeszcze w firmie, no to nagrywali tam z Pomidorem osobiście, no mogę powiedzieć śmiało, że ich znam, no bo z Pomidorem jeździłem na Norris Green, na kurwa Studio Walton nagrywać, nagrywał swoje tam kawałki, tam i Popek też tam był w Londynie, czy właśnie w Liverpoolu, jak jeszcze mieszkałem w Anglii, no to mogę śmiało powiedzieć, że znam tych kolesi prywatnie, no i dobra, lepiej się na ten temat nie wypowiem, ale właśnie to była stara firma, właśnie Pomidor, Roman Boski, Popek. To jest stara firma i jeszcze za starej firmy to te kawałki miały jakiś sens, jeszcze jakiś tam przekaz. A teraz to dla mnie jest taka komercja. No, teksty do mnie nie trafiają. No, co innego właśnie Ostrego, czy Wojtka Sokoła, czy kiedyś jeszcze był taki raper Eldo, może kojarzycie, czy Eldo też walił dobre kawałki właśnie życiowe.
No co tu dużo mówić, no. Kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, wciśnij o to ten guzik subskrybuj tam na dole odcinka. Daj łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć, pozdrawiam.